Malik Montana od lat zapowiada album, w którym miał rozwalić nam wszystkim głowę. Przyznam, że trochę musieliśmy się naczekać, aby finalnie ruszyła jakakolwiek kampania promocyjna albumu o tytule Adwokat Diabła, który zapowiada się ciekawie. O ile polska scena nie jest moim konikiem i pewnie to już wiecie, bo na kanale w zasadzie w ogóle nie poruszam tematu polskich raperów, chyba że tyczy się to kolaboracji z zagranicznymi artystami, co jak najbardziej doceniam i wspominam o tym, kiedy tylko mogę. Jako że Malik Montana wypuszcza krążek już 10 marca, a informacji jest coraz więcej, postanowiłem nagrać o tym osobny materiał. A jeśli moja twórczość wam się podoba, to nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwonkiem i łapce w górę oraz dajcie znać, jak wam mija dzisiejszy dzień. To, że kolejny album Malika Montany będzie wyjątkowy, wiemy od lat i co by nie mówić o polskiej scenie, Malik obecnie jest jednym z najważniejszych przedstawicieli naszego polskiego podwórka za granicą i stara się, aby polski rap zaistniał gdzieś dalej, nawet za wielką wodą. Nie chcę jakoś bardzo analizować twórczości Malika, ale na koncie ma kilka fajnych albumów oraz singli, które szczególnie ostatnimi czasy są mocno wymieszane stylowo. Widać, że Malik bawi się muzyką i nie widzi u siebie ograniczeń, nie zamyka się w jednej szufladzie, dlatego też znajduje tak wielkie grono słuchaczy w Polsce i nie tylko. Prawda jest taka, że jednym podoba się brzmienie starego Malika albo bardziej agresywny rap, a drugim kawałki typu Do Tańca czy Jetlag. Ja zdecydowanie wolę bardziej agresywne brzmienie, którego jak widać na nadchodzącym albumie nie zabraknie, tak samo jak klubowych bangerów, i jest to bardzo dobry rozkład sił i coś, co powinno zadowolić fanów Malika. Wleciał na przykład ciekawy numer z M. Hancho. Ostatnimi czasy otrzymaliśmy od niego epkę Chandelier, która zapowiada to, czego mniej więcej możemy spodziewać się po Adwokacie Diabła, no i jest konkretnie. Na jednym z kawałków na surfera znalazł się Malti, znany słuchaczom francuskiej sceny gość, który na swoim koncie ma nie jeden mocny hit. Do tego Untouchable Freestyle z jedną z najbardziej agresywnych nawijek w historii twórczości Malika, to niesamowicie mi się spodobało. Potem otrzymaliśmy wprowadzenie, jakim jest intro do albumu, a następnie numer z Shamsem, podpromowany na TikToku, gdzie Malik zdecydowanie się odnajduje i nie ma problemu, żeby puścić kawałek viral. W ogóle co do Shamsa, to jest to jedna z mocniejszych postaci na polskiej scenie. Może nie każdy kojarzy go ze strony stricte wokalnej, bo osobiście ja najbardziej znam go z podziemia, jeśli chodzi o nawijkę, ale to dla kogo i jakie bity trzaska, to już inna bajka. Jest to przede wszystkim producent, który przyczynił się do rozwoju sceny nowojorskiej, głównie brooklińskiej, wraz ze Swizzim, tworząc bity dla 5aforeign, Pop Smoke'a czy Nicki Minaj. Właśnie, co do 5aforeign i Malika, to na Cloud Festival w 2022 roku po raz pierwszy zagrali wspólny kawałek, który najprawdopodobniej pojawi się na Adwokacie Diabła. Było to mimo wszystko dość dawno, a kolaboracja była zapowiadana miesiącami, więc mamy tutaj już pierwszego dużego gracza ze Stanów, który posadził bardzo fajną zwrotkę Malika. Wersy polskiego rapera totalnie mi nie siadły, no ale przynajmniej Five'o poleciał jak trzeba. Na albumie pojawi się też na 100% ekipa z GM2L, która obecnie rozchodzi się na wszystkie strony, a spodziewać możemy się Alberto, Dicho Bibicza czy chłopaków 730, którzy w GM2L nie są, ale jest to m.in. Hancho. W ogóle w jego stronę muszę posłać mocne propsy, bo mimo że ostatni kawałek jakoś nie za bardzo mi się spodobał, to kibicuję mu totalnie, odkąd usłyszałem wersję na Hot 16. Mega mocny skład i chciałbym, żeby Hancho poleciał z tym jeszcze dalej. Dlatego mam nadzieję, że pojawi się na Adwokacie Diabła. Natomiast jeszcze z francuskiej sceny może znaleźć się tam Tovarich, którego kojarzymy już z kolaboracji z polskimi artystami, w tym z Malikiem Montaną, z którym nagrali bodajże dwa kawałki, całkiem udane. Po drodze pojawiły się też mocne współprace z chłopakami z Einach Zieben, jedną z najpopularniejszych europejskich ekip, która mocno buduje niemiecką scenę. Są tam m.in. Jesus, Bones, Maxwell czy Alex, z którymi Malik Montana jest w kontakcie, a z ostatnią dwójką ma wspólne numery, które poleciały viral. Wspólna muzyka z Einach Zieben była kiedyś jednym z celów Malika i wspomniał o tym z tego, co pamiętam, w rozmowie z Winim, a kilka lat później pokazał, że potrafi wykonać dla wielu niemożliwego. Wydaje mi się, że na albumie na 100% znajdą się chłopaki z niemieckiej sceny i mam nadzieję, że zaskoczą nas nowościami. Mówiąc o niemieckim rapie, nie zapominajmy o Luciano, który ostatnim numerem zawojował światowe rankingi i zgromadził kolosalne liczby. Zresztą zasłużone, bo odwalił kawał dobrej roboty. Według mnie Majestic to jeden z mocniejszych albumów roku 2022 i biorę tutaj pod uwagę też amerykańską scenę, więc Luciano to totalna topka, jeśli chodzi o Europę. A wraz z Malikiem obserwują się na Instagramie, więc mają kontakt i jest też możliwość na to, że pojawi się gościnnie na albumie. Człowiek, który mocno buja Europą, to też Rondo da Sosa. Jeden z najważniejszych przedstawicieli nowej fali rapu i drillu z Włoch. Lata po całym świecie i koncertuje gdzie tylko może, a już za jakiś czas pojawi się w Polsce. Wydaje mi się, że jest to też niejako zwiastun współpracy z jakimś polskim artystą, a Malik Montana wpisuje się w to idealnie. Tym bardziej, że jak dobrze kojarzę, raperzy wysyłali między sobą relacje czy DM-y, więc jest na to opcja. A dosłownie chwilę temu na Instastory Malika Montany pojawiła się informacja, że na Adwokacie Diabła zagości Enelly Choppa. Mocny zawodnik ze Stanów Zjednoczonych, którego na pewno kojarzycie. Chłopak w młodym wieku osiągnął tyle, co nie jeden raper po kilkunastu latach grindowania w muzyce i obecnie tworzy hit za hitem, nie zatrzymując się mimo tego, że mijają miesiące. Jego muzyka nadal trzyma poziom i przede wszystkim jest na tyle zróżnicowanym artystą, że pasuje się wszędzie. Nie ma problemu, żeby zarzucić dobrym drillowym wersem albo trackiem bardziej luźnym, jeśli chodzi o tekst czy beat. Jeśli chodzi o scenę w Memphis, to na pewno jest warty uwagi. Jeśli ktoś z was jeszcze jakimś cudem o nim nie słyszał, to lećcie sprawdzić, bo mija was kawał dobrej muzyki. A to, że pojawi się na albumie Malika, zdziwiło dosłownie wszystkich, bo jak podjarałem się fitem z 5aforeign, to Enelly Choppa
rozsadził mi banie. Serio, na ten moment wydaje mi się, że dla Malika nie istnieją bariery. I każdym swoim następnym krokiem pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, a tłumaczenia, że żyjemy w Polsce i nie ma szans na kontakt z zagranicą, są nic nie warte. Na chwilę obecną nie wiemy, jakie będzie to brzmienie. Liczę na agresywny track i kto mnie zna, ten wie, że nie lubię czopy nawijającego na smętnym bicie. Tak czy siak ogromne gratulacje dla Malika za zamknięcie ust hejterom, a obstawiam, że czopa to tylko jedna z wielkich niespodzianek, które będą odkrywane przez następne kilka tygodni. W końcu do premiery Adwokata Diabła pozostał jeszcze ponad miesiąc, więc jest czas, a Malik Montana już teraz pochwalił się, że album przed premierą osiągnął złoty status. A co jeśli NLE Choppa będzie ostatnim gościem z amerykańskiej sceny? Totalnie by mi to odpowiadało. To, że udało się załatwić już takie fity, jest ważnym momentem w historii polskiego rapu i nawet jeśli ktoś za Malikiem nie przepada, to trzeba to podkreślić. Odwalił kawał dobrej roboty i jeśli album będzie stał na dobrym poziomie brzmieniowo, to zdecydowanie warto było czekać te kilka lat, pomijając single, które wychodziły regularnie, dawały wrażenie, że będąc fanem Malika Montany nie można się nudzić, mimo braku albumu. Co do ogólnej promocji, to wydaje się, że stoi na dobrym poziomie. Oczywiście są rzeczy, które można było zrobić troszkę lepiej, ale nadal sam zamysł i featuringi robią robotę za wszystko inne. Ciekawi mnie sprzedaż w pierwszym tygodniu. Jeśli album okaże się dobry muzycznie, to chętnie wesprę Malika Montanę i kupię swój egzemplarz. Fajnie byłoby dorwać go w formie fizycznej. Tak jak mówiłem, wystartował już preorder, który można kupić z boksem, a jego zawartość na ten moment jest tajemnicza. Wydaje się jednak, że skrywa kilka fajnych kolekcjonerskich rzeczy, więc jak przyjdzie wam wasz boks, to dajcie znać, co tam dostaliście. Jeśli chodzi o preordery, to ja mam osobiście mieszane uczucia i rzadko sięgam poprzez sprzedaż wszelakiego rodzaju, czy jeśli chodzi o muzykę, czy inne dziedziny, ale chętnie przyjrzę się temu, jak idzie to Malikowi. I mam nadzieję, że nie zatrzyma się na tym albumie i pokaże jeszcze więcej swoich możliwości. Od strony produkcyjnej spodziewam się również zagranicznych utalentowanych producentów, co możemy słyszeć regularnie w przypadku ludzi z GM2L. Lubią eksperymentować i podpisywać zagranicznych producentów i za to mega props. Ważna jest też kwestia klipów, które u Malika potrafią być świetne, bo w Europie mamy masę utalentowanych ludzi od klipów, z którymi raper jest w kontakcie. Wracając jeszcze do raperów ze Stanów, z którymi mógł nagrać Malik, to zdecydowanie obstawiam tutaj Smoke Perpa, który był widoczny z Malikiem w studiu GM2L. Yo, yo, this is Smoke Perp. I'm in Warsaw, Poland at GM2L Studios. Whenever I'm here, you know I'm fucking with Malik and the gang, man. You know we out here, let's go. Bez powodu na pewno tam nie przyjechał, mimo tego, że wiele osób uważa Perpa za już upadłego rapera i gościa, dla którego nie ma powrotu, to ja mimo wszystko twierdzę, że jest to utalentowany gość i ma pojęcie o dobrym trapowym brzmieniu. Dla polskich fanów byłaby to nie lada niespodzianka i kurde, tego fitu spodziewam się chyba najbardziej, ale nie chcę nic zapeszać. Sam liczę na powrót Smoke Perpa, który w Europie ma większy fanbase niż w Ameryce, gdzie na jego koncerty przychodził swego czasu mało kto, a między innymi w Polsce sytuacja ma się zgoła inaczej, a Perp chyba lubi tutaj występować, więc taki draczek dla fanów z Polski byłby idealnym prezentem. A wy kogo spodziewacie się na albumie Malika? Dajcie znać w komentarzach. Ode mnie to dzisiaj na tyle. Jeśli film się spodobał, to strzelcie łapkę i suba po więcej. Tak jak mówię, nie nagrywam na ogół o Polsce, a jest to materiał dość wyjątkowy, bo uważam, że należy się tutaj wyróżnienie w takiej postaci. Dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, no i do następnego.